Hej, hej, moi drodzy, w ten uroczy i zapracowany dzień zapraszam Was na bukowe newsy tygodnia, czyli porcje wiadomości, plotaczek i ciekawostek ze świata literatury. A zaczynamy, kochani, mega literackim newsem combo. Nadciąga piąta część sagi Millennium, którą kontynuuje po śmierci Stiga Larssona pisarz David Lagercrantz, a tytuł powieści to Mężczyzna, który gonił swój cień. Powraca przeszłość Lisbeth Salander, powraca koszmar jej dzieciństwa, a co za tym idzie, kontynuuje się historia z poprzedniego tomu, co nas nie zabije, i to oznacza, że w końcu muszę go nadrobić. A teraz wspaniałe wieści dla fanów trylogii Mroczne Materie. Pisarz Philip Pullman po 17 latach zapowiedział powrót do uniwersum Mrocznych Materii i zapowiada nową trylogię, której tytuł to Księga Pyłu. Jeśli jeszcze, kochani, nie czytaliście tego fantastycznego, mrocznego, smutnego cyklu, to koniecznie, koniecznie nadróbcie zaległości, a premiera nowej trylogii już w październiku tego roku. A teraz czas na newsa dla fanów Stephena Kinga i J.J. Abramsa. Uwaga, uwaga, J.J. zapowiedział serial oparty o powieści i o opowiadania Stephena Kinga, których akcja rozgrywa się w Castle Rock i okolicach, a serial będzie nosić tytuł właśnie Castle Rock. Kto nie pamięta, albo kto nie wie, Castle Rock to fikcyjne miasteczko w stanie Maine, dość niefortunne miasteczko, w którym rozgrywały się akcje powieści takich jak na przykład Cujo czy Sklepik z marzeniami. Dostajemy, kochani, przy filmach. Eva Green i Gemma Arterton zagrają w filmie biograficznym o pisarce Virginia Woolf. Będzie to historia związku Virginii i Vity Sackville, która również należała do grupy Bloomsbury. Podobno powieść Virginia Woolf Orlando napisana była właśnie z myślą o Vicie. A na koniec, kochani, kolejny film biograficzny. Tak oto prezentuje się Elle Fanning, która zagra tytułową rolę w filmie biograficznym opartym o życie Mary Shelley, czyli twórczyni kultowego Frankensteina. Według pierwszych wieści fabuła tego filmu oparta jest o pierwsze lata związku Mary Shelley z poetą Percym Shelleym i zapowiada się prawdziwa pisarska uczta. Kochani, to koniec newsów, a ja teraz zapowiadam powrót mini Q&A. Już od następnego odcinka znowu odpowiadam na Wasze pytania, które możecie zadawać przez cały tydzień na okrągło w komentarzach pod filmikiem. Pytajcie się, zadawajcie pytania i krępujcie się. I to wszystko na dziś. Takie oto krótkie bukowe newsy tygodnia. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Jeśli tak, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i odwiedzajcie mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. I co jeszcze? No, my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!